Cześć, witajcie z tej strony Solo Podłoga 7, witam was już w kolejnym odcinku, a raczej pierwszym, bo nie wiem czy to nazwać kolejnym czy pierwszym, bo słuchajcie, niedawno wam obiecałem, że na moim kanale dość długi czas będzie FNAF. No właśnie, bo dużo jest tych gier z FNAFa, no i dlatego będę tak robił te gry po trylogiach. Nie wiem jak wam to powiedzieć, że po trylogiach. Czyli chodzi mi o to, że teraz zrobimy tak, że jak raz zagram jedną grę z FNAFem, to spróbuję przyjść jak najwięcej gier z FNAFem. Jakiegoś Spidermana, jak najwięcej gier ze Spidermanem. Więc w sumie to chciałem wam to powiedzieć, ale jeżeli jakaś gra jest długa, to akurat nie będę cały czas robił o niej trylogii, bo jakby odcinki, na przykład kiedy jest jakaś nowa gra, zazwyczaj jest tak, że odcinki się pojawiają codziennie, zależy jak wymagająca i trudna gra jest. Tak się składa, że jestem teraz na stronie GameYold, którą wam niedawno reklamowałem. Słuchajcie, jeżeli jesteście wielkimi fanami FNAF-a, musicie mieć GameYold, bo tutaj macie dosłownie wszystkie gierki z FNAF-a za darmo. No i tak się składa, że tutaj będzie gra Jayers, czyli nie wiem jak to się pisze, jakby nie wiem jak to się czyta, Jayers, JRs, nie wiem, coś w tym stylu. Słuchajcie, to jest tak, nie wiem czy to jest podróba, czy to jest od twórców FNAF-a. Słuchajcie, to jest naprawdę dziwne. Chciałem wam jeszcze raz zreklamować tą stronę, tylko dlatego, że już z The Glitched Attraction się pojawiło. The Joy of Creation już za niedługo, a tym razem mamy jeszcze Jayers, czy coś takiego, bo bardzo na moim kanale lubicie FNAF-a. Nawet widzę to po wyświetleniach. Dlatego naprawdę teraz FNAF będzie przez jakieś jeden miesiąc. Jeżeli jesteście fanami jakichś fabuł, to oczywiście poinformujcie mnie o tym w komentarzach, że tam parę odcinków chcecie z jakiejś innej gry. Spoko. Tutaj macie takie randomowe zdjęcia z tej gierki. No musimy sobie obejrzeć zwiastun, bo ta gra mnie trochę będzie zaskakiwać, bo będzie taka dziwna, ale horror na pewno, taki klimacik będzie. Zobaczmy sobie ogólnie zwiastun. Mega słaba jakość jest tego zwiastunu, ale słuchajcie, ta gra będzie przekozacka. Na dodatek, słuchajcie, ta gra powstała jeszcze w tym, jakby w lato powstała ta gierka. Ją teraz chyba będę nagrywał, bo w sumie niedawno powstała, a jest darmowa, dlatego polecam oczywiście pobrać ze strony GameYold, ale nie będę wam jej jakoś reklamował. No, wygląda to przekozacko, tylko słaba jakość trochę, więc sorry za to, to są jakieś łzy. Dobra, czyli taki horrorowy klimacik na pewno będzie. No i mówiłem, to jest tego roku. Nie wiem co to będzie to, ale dużo minigierek będzie na pewno. Obstałem, że nie zmieścimy tego w jeden odcinek, to jest pewne. Ale jakość taka dziwna. Na pewno będzie fajne. No i słuchajcie, tutaj to wszystko jest tak odmienione, to jest takie przerąbane. Ze względu na to, że widzicie, to jest chica. Już to jest spory. Mniej więcej możecie wiedzieć o co chodzi, ale nie chcę wam jakoś przedłużać tego zwiastuna. Ja już się zabieram za pobieranie gierki, bo czuję, że to będzie coś mega fajnego. Ale żeby nie przedłużać tego zbytnio odcinka, to słuchajcie, my z cięciem widzimy się w gierce. No dobra, jak ta gierka będzie wyglądała? Okej, space. Dobra, czyli Node. No i tak wygląda ta gierka, to jest jakiś chodzący komputer, nie wiem. Ale będzie to przede wszystkim ładnie wyglądało. Ale jak możemy zobaczyć, czekajcie, na tym komputerze, to patrzcie, to jest jakby pseudo taki Foxy, oni się z czegoś śmieją chyba. Ale zobaczcie, to jest ewidentnie Balloon Boy i chyba jako dziecko, czyli my będziemy grać Balloon Boyem, który nie jest animatronikiem. Okej, będzie jeszcze Chica, która będzie babcią, mamą, okej. To wygląda dziwnie i przekozacko jednocześnie. W sumie szybko dosyć pobrałem tą gierkę, bo pobranie The Glitched Attraction i zalogowanie się na nie zajęło mi 3 godziny. A jak widzicie Jayers, to wystarczyło mi tylko pół minuty, więc szybko. Klikam space. Trzeba przytrzymać. Okej. Detektyw spraw oczywistych. New game options. Dobra. A słuchajcie, jakby co, to The Glitched Attraction za niedługo kończymy. Jakby za niedługo koniec. Będzie jeszcze The Joy of Creation, Boże. Ale ta gra jest serio. The Glitched Attraction jest serio strasznie wymagająca. Jakby mega trudne to. Before we begin. Go over the bus. No i co ja teraz tutaj. To? Wow! Co jest? To jesteśmy my? Co to jest za ręka? Wow!
Co patrzę na te napisy? Gdzie ja jestem? Czy ja zginąłem? Moje ciało, to miejsce. Dziwnie się czuję. Jakby jest ze mną wszystko w porządku, ale czuję... Nie no, tego nie mogę przetłumaczyć. Empty? Coś takiego? Nie wiem. Co jest? Jesteśmy my. I feel safe. Czuję się jakbym był stalkowany. Ale to jest nowość dla mnie. Czy ktoś mnie słyszy? Takie oddźwięki dziwne. Co to było? Kto tam jest? Nie potrzebuję pomocy. Muszę się tylko stąd wydostać. Proszę. Wow. Nigdy nie widziałem kogoś takiego jak ty. Monday night. Poniedziałek niby, tak? Meeting a new friend. To będzie taki pierwszy chapter. Z tego co wiem. Muszę znowu kliknąć spację, żeby to chyba pominąć, nie? Okej, jestem. Ej, wy tyfy. To jest internet w latach 80. Czy ja sobie mogę tak biec i nic mi się nie stanie? No, co się postarali na tą grę. Carrot Craze. Zajebiście i dziwnie jednocześnie. Guli. Czy to jest piekło? Kim jesteś? No, wygląda jakby... Co jest? Co jest? On wygląda jakby nie jednego takiego typa, który się pytał, gdzie jestem. On nie wygląda na takiego typa, który widzi kogoś, kto jakby... Wiecie, o co chodzi. Nie wiem, jak to wytłumaczyć. Yuri de Barnes. Pomiędzy życiem a śmiercią? Coś w tym stylu? To zginąłem? To jest niemożliwe. Co się ze mną stało? Jestem pyszczak, nie? To jest Freddy? Slow down the little body. I said limbo. Czyli prawie. Jeszcze nie zginąłeś. Co to ma niby znaczyć? Ma znaczyć to, że musisz jakoś wrócić do realnego świata. Jakby musimy mu dać to, czego chce, czy coś w tym stylu? Okej. Odeślij mnie już. Nie będę tu tak dłużej sterczał. To nie tak szybko. Musisz najpierw pomóc mi zrobić jakiś biznes i żeby dotrzeć do jakiegoś realnego światła. Jakiś biznes chodzi, on się pyta nam. Ale co to jest to w niebie? Co to jest? Dlaczego nie możesz sam tego zrobić? Unfortunately, I'm not alive here like you. Czyli on jest taką już postacią tutaj uwięzioną, czy coś w tym stylu. Czyli my musimy to zrobić za niego, żeby on był jakoś wolny. Even make a... czyli taka oferta. Pomożesz mi zrobić ten mój biznes. JRS like the back of my... Czyli musisz coś z JRS-ami zrobić. To jest kolejna pizzeria pod tym JRS. Go over to the bed. And transport. Czyli dasz mnie do realnego świata po to, żebym spełnił twoją usługę, czy tam, wiesz, te swoje rzeczy, po to, żebyś ty też jakoś stąd wyszedł, albo po prostu to został, tylko spełni swoje marzenie. No, dobra. To jest to łóżko, tak? Kładę się. Spoko. Jak coś źle przetłumaczyłem, to sorry. O, jestem! Okej, ruszam kamerą niby jakoś. Open. Co się było? Jak to działa? Wow! 12:16, 17. And make... Press... A mogę sobie sprawdzić też podpowiedzi, nie? Animatronic Stability. Ej, tylko nie wiem, jak to trzeba zrobić, kurde! To jest Golden Freddy, czy kto? X. Ktoś tu idzie! Co trzeba tutaj zrobić? Jakieś kamery są. Okej, czyli niby jakoś na nich steruję. Czy jestem jakimś dzieckiem pseudo... O! Boże, jak ta gra działa! Ja bym lepiej chciał jakoś poznać to miejsce. Zwróćcie uwagę, że my tutaj coś możemy zrobić, jakby wejść do tych drzwi. Chyba, że jeszcze ich... Enter, wy. Czy
Jeśli patrzcie, tam jakieś animatroniki mogą też stąd wejść. Okej, tutaj jest coś. Nawigacja. Tu jest jakiś animatronik. Mogę sprawdzać po kamerach. Dobra, a wyjdź na chwilę. Okej, sprawdzimy, gdzie jest jakiś animatronik. Jak na razie chyba żaden się do mnie nie zbliża. A jak mogę to wyłączyć? Aha! I czy mnie w tym momencie z gry wywaliło? I że ja nic też nie słyszałem w tej grze. I co się tu dzieje? Mnie z gry wywaliło. I co? Muszę od początku zaczynać całą grę? To coś tu zaraz przyjdzie. O, jest tu ktoś, patrzcie. Trzeba go chyba czymś nakarmić. Masz. Jak ci to dać? Proszę. Czyli to muszę go nakarmić, tak? Proszę. Widzowie, to jest serio totalny powód do śmiania, bo w tym momencie w tej grze jestem totalnym debilem. Musiałem tutaj po prostu wziąć taki dysk Freddiemu i mu go zwrócić, tylko w takiej, wiecie, lepszej formie. Wziąć dysk od Freddiego i zwrócić go mu w lepszej formie. No i tak się złożyło, że ja myślałem, że go tym trzeba nakarmić, dlatego dawałem to do miejsca, w którym myślałem, że go w ten sposób nakarmię, a tak naprawdę to był kosz. Znowu będziecie, kurde, głodni. A? W ogóle, co to jest ta maska? Ona zawsze pierwsza wpada w oko, nie? A to jest tak naprawdę Freddy, a nie... Czekaj, nie? To jakby raz jest Freddy, raz inny. I to się żaden nie rusza, nie? Tutaj się nic nie dzieje chwilowo. Co? Jaki duch? Się chyba teraz do mnie nie zbliża, nie? Chyba, ale coś tu może do mnie iść. Jeszcze trochę muszę przetrwać, musimy sobie chwilę poczekać. Teraz będzie pierwsza. Tak mniej więcej do 1:30 i możemy zaczynać. Chyba, że to trochę za długo. Trzeba też sprawdzić, który animatronik z nich jest duchem. No właśnie. I w jaki sposób ja mogę sprawdzić, który jest duchem? To jest niby Foxy. Właśnie trudno rozpoznać, jak który jest duchem, nie? Tutaj praktycznie wszędzie są duchy. Czyli muszę obstawić, który niby jest duchem. A! Duch wszedł w animatronika. Muszę znaleźć jakiegoś animatronika, który jest duchem. No i słuchajcie, to jest właśnie strasznie wymagające, nie? Który animatronik jest duchem? Jakby teoretycznie to tutaj wszystko jest duchem, a animatronika tutaj nie potrafię rozpoznać. To jest chyba jakaś kamera, tak? Więc, no to jest jakaś świnia. To jest Chica! Dobra. Czyli teoretycznie Chica chyba nie jest duchem, nie? Chica nie jest. Ty? Też nie? Nie użyję balon, bo ja akurat. Też nie. Jest jakiś, dobra. Mamy tym razem Foxiego. Proszę. Sprawdźmy jeszcze raz kamery. No i to, Foxy? On nie... No zniknął teoretycznie, ale nie wiem, czy to dalej on. Raczej będzie trzeba znowu zgadywać. Proszę, proszę! Kurde, dalej nie on? No jak Balon Boy. Czyli któreś musimy zgadnąć. Proszę, Bonnie, proszę, Bonnie, proszę, Bonnie! Tak! Zgadywałem i Bonnie jest! Już nie dałem rady! Jest! 3 minuty? 3 minuty jedną noc przeszedł. Ej, widzowie, zgadywałem i mi się udało. Co jest? Co jest?
czy continue. Noc druga. Ej, no ta gra jest fajna, tylko że chodzi o to, że tak naprawdę tutaj teoretycznie wszędzie są duchy, bo patrzysz na Foxiego, Foxy znika. Patrzysz na Chica, Chica znika. Wchodzisz na to, żeby sprawdzić, który jest duchem. Klikasz, że Chica jest duchem i się okazuje, nie, Chica nie jest duchem, to Balloon Boy jest duchem, ale Balloon Boya nawet na kamerach nie było. Dlatego nie, trzeba zgadywać, słuchajcie, udało mi się zgadnąć i drugim duchem był Bonnie. Wtorek. Palber? Kto to Palber? Paulber? Kto to jest? Okej, wróciliśmy. Siema, byku. Do naszej starej grafiki. You come back! Jak poszła pierwsza noc? Spotkałem tam coś, czego nigdy nie widziałem. Czyli coś w stylu, że takiego zaskoczenia. Ale czekaj, czy... Duchy istnieją w realnym... Skoro duchy istnieją w realnym świecie, to czy ja też nim jestem? Czy coś w tym stylu? Alright, fine, you catch me. I lied. Any ghost can go back to the real world. Czyli każdy duch może sobie wrócić do realnego świata. No jak to widzieliśmy. Ja nie mogę wrócić. Zawsze muszę chować się w tym kostiumie na długo. Czy my chyba mu serio pomożemy wrócić do realnego świata? Czy duch się boi ducha? No troszeczkę. I'm tired of being afraid of her. Kto to? She won't let me. Nie pozwala mi wyjść. No to widzę, że... Dobra. Czy ktoś się nie pozwala wyjść, a ten mózg na górze, to co to jest? But now that you're here, teraz tu jesteś i możesz mi pomóc. Żeby stąd jakoś uciec, czy coś w tym stylu. Tak, dobra, czyli mu pomożemy. Dobra. Przestańmy już gadać. Kolejną noc, jakby w kolejnej nocy sobie pogadamy. Teraz lecimy do nocy drugiej. Dobra, czy tu się coś teoretycznie jakby zmieni, czy będzie to samo, 1:1? Ej, to się chyba nic nie zmieniło. Ten pewnie od razu se zniknie. Nie, ten się pojawił nagle. No i ten zniknął. Oczywiście, choć ducha tak naprawdę jeszcze nie ma. Nie mam pojęcia, jak to ludzie robią teoretycznie. A będzie to jakaś minigierka do zrobienia, czy coś w tym stylu? Bo wiecie, no z druga to trochę jakoś bardziej rozbudowana by była. The Ghost of... Dobra. Duch wszedł w animatronika. Zniknął. A pojawia się jakaś dodatkowa kamera? Chyba nie. Freddy. Czy to Bonnie? Nie, to Bonnie jest. Nie, Bonnie jest spoko jeszcze. Chyba, że chodzi o to, że który animatronik nie znika. Ej, czekajcie. Jak któryś animatronik nie znika, to może wtedy to jest duch, nie? To może być trochę głupie, ale tak. Jeżeli to tak zadziała, to sprawdźmy. Zobaczymy, czy się mylę, czy nie. Bo się nie rusza, więc teoretycznie może być duchem. Nie wiem, że tak. Tak! I tu trzy animatroniki trzeba zadać. Ej, dobra! Słuchajcie, tutaj trzeba zgadnąć animatronika. Tutaj trzeba zgadnąć animatronika, który tak się składa, że się nie rusza, a nie znika. I ja cały czas widziałem Foxiego, który znika, dlatego myślałem, że to on. To teraz już wszystko jasne. The ghost has entered. Czy coś takiego? Entered. O! Tam był jakiś animatronik chyba. No tutaj. Sprawdzimy, czy zniknie. Zniknął, czyli nie on. O, ty może. Nie, bo nie znowu. On znika, nie? Czy nie? No, znika, czyli jeszcze nie on dalej. Ty znikasz? To jest Freddy! Czy Bonnie dalej? Nie widzę, czy to Freddy, czy Bonnie. Chyba Freddy. I ty teoretycznie w ogóle, chłopie, nie znikasz. I ten? Tak! O Boże, no i wszyscy, no i zginę, Boże, co ja zrobiłem?
ten taki, wiecie, jaki dźwięk, że marionetka idzie. Okej, to marionetka. Tak! Noc druga ukończona, Boże! Z czwartej boję, bo czwarta to będzie to się... Nie. Jest. Ober is waiting for you. Dobra. Ej, mamy jakąś... After finishing your shift, your staff will across and old VHS. Mamy jakąś kasetę własną VHS. Obejrzyj, pewnie, że obejrzyj. Chcę obejrzeć. Okej, mamy jakąś kasetę. Tylko coś, żeby szczególnego na nie było. Mamy jakiegoś Freddy'ego, tylko że on jest tak dziwnie, wiecie. Nie jak... Z plasteliny, ej! Z plasteliny to może być. No, z plasteliny. Five Nights at Freddy's with plasteline animation. Bo oni coś zobaczył, jakąś kartkę, nie? Tylko jaka ta kartka niby jest szczególna. Jakby co ona sobie skrywa takiego szczególnego. Ale wiecie, że ta animacja to tak totalnie nie ma głosu? Jakby ja nie słyszę w tym momencie głosu w tej animacji. Chyba, że wy słyszycie. Przy montowaniu odcinka się dowiem. Aha! Mnie wywaliło, nie wiem. Mamy Night 3! Wednesday Night. The Mangle. Ej, to jest coś nowego, jakaś inna taka, wiecie, tak totalnie noc inna. Wednesday Night. Wednesday z rodziny Adamsów. Wednesday! Dobra. Drugi sezon w 2024. O nie, jesteśmy znowu w tej animacji śmiesznej. Okej. Okay. A powiesz, może niech ten misiek nam coś powie więcej, nie? Siema. Hey buddy, how it to go? No, dobrze. Jest w sumie jakby ostatnio tak się trudno jest. I think the ghost left us a message. VHS, czyli duch nam dał VHS tape. Okej. Okay. A message about what? O czym? School cartoon episode. No tak, widzieliśmy, że szkołę, animatroniki. Set the mangle. A mangle of parts? No to mówię coś o mangle, jakby duch nam dał kasetę, która była z plasteliny i coś o mangle. She's building the mangle. A co to w ogóle jest? The next tape will help us. Czyli za nie good luck buddy. Dobra, idziemy do łóżka i czyli cały czas jakoś się będzie zmieniać. A wiecie, że ta gra się nazywa Five Nights at Freddy's, ale ta gra jest taka wyjątkowa, że ona ma 6 nocy zamiast 5, bo szósta noc będzie taka wyjątkowa ze zniszczonymi animatronikami. Musimy się dowiedzieć, czym jest ten projekt Mango, dlatego czekamy na pierwszego ducha animatronika i zobaczymy, który to będzie. Ducha animatronika tutaj będzie można rozpoznać po tym, że na przykład jakoś ta kamera będzie tak wirowała, nie? Już ta kamera tak się przybliży dziwnie, nie? No czekaj. Czy ani Chica, ani Foxy. Dobra widzowie, trzeba obserwować tą kamerę bardzo widocznie. O, czekajcie, widzieliście? Ta kamera na chwilę była wolna, jakby tak zwolniła na chwilę. Ja czułem, jakby kamera zwolniła i co? Tak, tak, ej, dobra. Jakby mi tak kamera zwolniła. Dobra, ale jest jeszcze jeden problem. Słuchajcie, animatroniki dalej tracą, a jeszcze 3 muszę zgadnąć. Nie, jeżeli powiedzieć, że tak naprawdę duchy animatroniki tu są złe, nie? Teoretycznie. Okej. Okay. Rynkę widzę! To rynka dalej działa w nocy drugiej? Ty, to rynka dalej działa! Dobra, czyli Freddy! Ej, to patrzcie, czyli... Bo myślałem, że tylko w nocy drugiej będzie działać ręka. Ej, dobra! To szybciej można łapać. Czyli patrzcie, czyli w nocy pierwszej było miganie świateł, w nocy drugiej była odbicie ręki i w nocy trzeciej będzie taka zwalniająca kamera. Dobra, czy mamy trzeciego? Przynajmniej teraz wiemy, jak to wszystko ogarniać. Dobra, Balloon Boy wiedzieliśmy oczywiście, że to Balloon Boy. Oczywiście, to, oczywiście te jego punkty, widzieliście, że te jego punkty baterii tak dziwnie wirowały. W sumie Balloon Boya jest mega fajnie i łatwo złapać, dlatego to bardzo się przydaje. O Boże, oni mają mega mało, dobra, chyba trzeba będzie zgadywać. Zgadujemy! Jest! I to zgadywałem i
udało mi się, widzowie, co jest? I mamy nową kasetę. Epizod 2. After. Dobra, na pewno sobie obejrzymy jeszcze pod koniec odcinka, bo będzie jeszcze drugi odcinek z tej gry. Ale nie no, gierka wypada się naprawdę wyśmienicie. Trzeba tutaj myśleć w tej grze. Obejrzyj. Pewnie. I co to będzie? Ale nie no, te noce jednak będą serio coraz trudniejsze. A wiecie, że noc 6 będzie taka przerąbana totalnie, nie? Okej, okay. Znowu mamy plastelinę. Coś się z Freddym dzieje. Jakiś rysunek robią. Nie, Freddy chyba robi rysunek. A co on ma na szyi? O, może widzi jakiś koszmar. Pewnie to jest ten Freddy, taki wiecie, Palmer. Ten z tego szarego świata. To jest Bonnie. On coś zauważył. Miałem jakiegoś potwora. Może to jest ten duch, którego zauważyli, albo coś w tym stylu. Nie, to jest pewnie ten projekt. Mangle, to jest projekt Mangle. Czyli sorry, to jednak chodzi o to, że jak ja mówiłem, że Chica to jest Mangle, to się źle pomyliłem, więc sorry. Prawda, Mangle to chodziło o to, że to jest to takie dodatkowe zwierzę, tylko nie wiem, co to jest. Gdyby to był pies animatronik, nie? To by było piękne. Mamy króliki, lisy, kurczaki. Czy tam, wiecie, nieważne. Później by jeszcze to było. Pies. Kot i pies animatron, ej! Weźcie kiedyś takiego FNAF-a, zróbcie. W sumie była to jedna z dłuższych kaset. Dobra, widzowie, chyba sobie zakończymy na nocy czwartej cały odcinek. Później w nocy piątej i szóstej. Tam w nocy czwartej, raczej piątej i szóstej. Sobie zakończymy całą gierkę. Poznamy jeszcze więcej zagadek, więc słuchajcie, gierka wypada się naprawdę wyśmienicie. Cyjdą odcinek będą trzy noce. Tutaj mieliśmy teraz dwie kasety. Spotkaliśmy tego Paubera. W kolejnym odcinku kontynuujemy noc czwartą. Słuchajcie, gra wypada naprawdę wyśmienicie. Uważam, że fajnie mi się będzie grało. Takie typowe Five Nights at Freddy's, tylko że po połączenie, nie? Dobra, no to co? Do zobaczenia w kolejnych. No i cześć!